mamy. Tak. Mhm. Mamy pomarańcze i Teo coś, też coś dobrego je. A ja mam też pomarańcze. A jaką masz? Bo ja mam jakąś zmutowaną, która jest w wielkości pomarańczy, obiera się jak mandarynka, a smakuje jak cytryna. Kuźma, tą grę włączyłam, poważnie. No właśnie, tak patrzę, czy wyłączasz DBD. Klejk mamy, nie? Mamy. Dobra. To i to tak... Liny trzeba zrobić i pał. No to czekaj, masz sznurki. A ty liny chciałeś. Tych niewolników mamy jeszcze karmić, przepraszam. Mhm. Pałki są, Magok. Pałki są chyba w koniu moim. Bo ja dwie zgarnęłam, tylko ja nie wiem, w jakim one są stanie, nie? Nie, nie w Zefirze. Nie. Mm. Możesz postawić ten, zagrodę dla zwierząt, stajnię następną, garnek niewolników i koryto. Dobrze. To sznurki masz. Tu masz jeden i tu masz drugi. Sznurki zrobiłam. Pałki gdzieś są, tylko kurde. Co to był za dźwięk? Mojego telefonu, będziesz się za każdym razem pytała. Wczoraj nie się też pytałaś. Nie swoić, tak? No to brzmi trochę jak takie. Podzielę się z tym z wami, poczekajcie. Dajesz. Tu. Gdzie tam łocia? Łocia tu. Prawo niespodzianki. Poszło na WhatsAppach. Gdzieś były pałki. Czy u mnie jest Sandy na czacie? Sandy, ja ci to wyślę na tym. Na Messengerze. I wrzucisz jako obrazek na live'a. Bardzo cię proszę. Gdzie te pałki były? Dobra, nieistotne. Co mnie tak obciąża? Aha, 300, nie, 600 drewna. Nie zastanawiam, co mnie obciąża. Dobra. To ja to wszystko na razie tu postawię, nie? Tu obok nas, na górze. No można, no. Gdzie tak czaję? Czemu mnie do ciebie nie łączy? Nie wiem. Bo popsiłaś. Wszystko spsiłam, no. Chwila. Ech. Gdzie ja mam tu Teo? Teo jest. Teo. Eo. Dejla, come on, we won't go home. I zadeo. Młotka ma pałkę, chyba że sami włożyłeś. Ja chcę pałkę. Masz... Ja będę bić niewolników kraść, a mogę ich tak. Masz pałkę, młocie. Ja nie wiem, za co ty ich będziesz mogła łapać. Rób, jak uważasz. Chwila, bo Conan mi się z tego wszystkiego nie chce odpalić. Znowu się zwiesił, chyba że do was dołączam. Pojawia to się tak może być, nie widzę na razie, ale mnie jak ja dołączałam wczoraj do Magoga, to też mi się zwiesiło. A, widzisz. Więc to jest możliwe. I widzisz, i młotka zrestartowała grę i całkiem przestała działać gra, no. Dobrze. Zabij proces. Zaraz mi komputer wybuchnie. Komputer ci wybuchnie? Komputer mi wybuchnie. Już, klikłam. Może tym razem dołączę. To sobie w międzyczasie czat poczytam. Kiedy będzie zdjęcie na Instagrama? Muszę uszyć sakiewkę. Bo nie mam. Dzisiaj. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Teo, a ty już rzuciłaś. Oczywiście. Ty masz różne sakiewki. Jaki ty jesteś oszust.
Ale ty już masz przecież te. Ty już masz zdjęcia, to u ciebie mają być komentarze, więc dobrze, no. To się nic nie zamulę, to okej. Okay. Wejdziecie do Teo na Instagramka i tam komentujecie wszystko ładnie. I jakie ty masz sakiewki? Czemu ja nie mam takich sakiewków? A nie wiem, nie wiem. A patrz, a dzisiaj lepiłam pierogi i mogłam nie być debilem i powiedzieć, że to jest sakiewka z ciasta, nie? Z mięsem no. W środku. Mogłaś? Mogłam. O, ładnie mnie łączy. Także działa wszystko już. To dobrze. Artichrist. Ja wiem, że ciebie się inaczej czyta. Ale od dzisiaj jesteś Artichrist. Tak, jestem psują. Ja i to mam w genach, słuchajcie. Wszystko zepsuć. Już? Już, tylko powiedz mi, co mam ze sobą zabrać. To i to. To jest pałka, weź wszystko. Mhm. Dobra, i ja na pieszo czy konno idziemy? Weźcie sobie, zróbcie może tarczę, nie? Nie wiem, czy robiłeś, Magok. Nie, nie potrzeba. Żeby to jedno się agrowało, nie? Ten. No to tak. Ja rozumiem, że to mam sobie na pasek wyciągnąć jedno i drugie. Tak. Dobra. Tak na razie jedynki się będzie brało. Do wioski. Do wioski. Czekaj, bo ja patrzę, czy to jesteś ty. To jest Teo. To jestem ja. Pochodnią, bo nie widzę, gdzie jesteś. To Teo włączyła pochodnię. To... Magog jest na dole. Tu patrz. Już dążył być na dole. Nie, budka! No, samo. Uła, uła. Dziękuję, Sandy. Bardzo ładne. Siema, kucurku. Ja muszę wziąć pałkę do ręce, tak? Tak. Ej, znowu nikogo nie widzę. Co to ma być? Tylko uważaj, żeby nie zrzucić, znaczy nie stracić, że tak powiem, z linki go potem. Dobrze. Jak w ogóle Magog wbił komuś na chatę, nie? A co się będziesz szczypał? Na mnie też mam zbugowane. Też nikogo nie widzisz? Mm, też nie mam, no. No to cóż. To musi Teo wszystkich. No to gdzie ty jesteś, Teo? Ja? Już biegnę. No to... Siema, Ort. Ja będę zbierał materiały, a tu masz norek i pałkę. Ja nie pamiętam, jak to się robiło. Dobra. Może jak już jakiegoś spałkujesz, to mi się wtedy pojawi, to ja go będę na sznurek brać. Dobrze, sprawdźmy. Potrzebujemy kogoś konkretnego, czy obojętnie kogo na razie? Ale patrzcie, Magog poszedł, to ja teraz widzę. To czekaj, to ja wezmę tego w górę zdejmę, bo on taki sam jest. Nie, chodź. My szukamy czegoś lepszejszego. Aha, dobrze, to wybieramy teraz. Tak, wybieramy. A nie wiem, czy nie musi być tak, że to musisz być blisko, bo wtedy się nie pojawiają te... Myślisz, że NPC się nie pojawiają? Możliwe, że tak będzie. No tu mamy Kowala na przykład na pierwszym. Szukajmy kogoś na drugim albo trzecim levelu, słuchaj. Dobra. Tu mamy stolarza na drugim. Łucznik jest. Łucznik jak łucznik, ale stolarz by nam się przydał, więc trzeba by... Myślisz? Najpierw oklepać łucznika. Na 3-4. Czekaj, ale nie, łucznika najpierw musimy zabić. Jak to zabić? A nie możemy jej po prostu ogłuszyć? Łucznika... Ją też ze sobą? No, nie wiem, czy damy radę. Tamtą, co bijesz, to ją pałką okładaj. A, bo to jest stolarz. Dobra. Już. Gin! On ma jakieś w ogóle ninja ciosy robi fioletowe. No. Całkiem nieźle sobie radzi, jak na stolarza. Taki Jezus, tylko że kobieta. Niby tylko stolarz, a jednak dojebany. Cieśla. Ej, bo ona mnie sklepie zaraz, Teo, co tu się dzieje? Dobra, już idę. Może bym robiła, nie? Dobra, ja... Czekaj, ja ją zagruję. Uważaj, ja ją zagruję, odsuń się. A ty ją będziesz biła.
Dobra. Nieźle wywija jak na uważaj. Polarkę. Strasznie szybko jej to schodzi. Ja nie wiem, czy my damy... Czy nie trzeba by tej lepszej pałki na nią wziąć? Nie ma na razie tych lepszych pałek. Co jej szybko schodzi? Bo ja nie do końca wiem. Chyba, że to na górze to jej ma zejść do zera. O, dobra, stój. Ten górny ma zejść do zera. I teraz ją na sznurek. To ja dwójeczkę i co? I teraz tą dwójeczką ją. Tak. Ciśnij E, żeby zaciągnąć. No. Uh-huh. I teraz tylko nie puszczaj, tylko tak i do wyjścia. I zabierasz ją. Ale to ci strażnicy na wyjściu nie powiedzą, słuchaj, czemu nie powinni. Nie po podłodze? A jak powiedzą, to po prostu biegnij. Tylko nie za szybko. Lepiej, no to lepiej nie biegnij. To idź powoli. A ja zobaczę, co się stanie. Popatrzę ja... sobie. To Malaska darmowy peeling, nie? Dzień dobry panowie, ja zabieram tą panią. W ogóle się nie przejmujcie, nie? No, nie, pięknie. Zabieram pan stolarza. Zostanie wiedzinem. Już wam się nie... Już wam się nie przyda. No. Ja tylko zbieram zwłoki i idę zakopać. Panowie, w ogóle się nie przejmujcie. Jak ją tam po tej skale wciągnę? Jak? Naokoło, czy? Naokoło. A nie mogę tak, żeby ryjem jeszcze o tą skałę kilka razy? Chyba nie. To czekaj, Teo, to ja spróbuję, nie? I musisz ją potem włożyć jakoś do tego. Jak to do kółka. Jak ją gdzieś włożyć? Do kółka, co to chomik jest? Mniej więcej. Czekaj, ja wejdę jak Spider-Man, do dupy sobie ją przykleję. A nie mogę sobie przykleić do dupy i tak wciągnąć. Dobra, to chodź, laska. Chodź, jeszcze trochę peelingu, nie? Jak się turla, biedna. O bogowie, ja mam nadzieję, że tędy się wchodziło na górę, naokoło. Jakoś tak pamiętam. Teraz muszę ją po pustyni, tylko muszę pamiętać, żeby ją ciągnąć tak, żeby jej się piachu między nogi nie napchało. No, dokładnie. Chodź. To my byśmy tu... I chyć do kredensu. Tam trzeba będzie zrobić papkę, żeby nakarmić. Ale to się będzie też szybko oswajać, tak jak zwierzęta chyba. Powinno też. No ja to mam trochę. Oswajamy niewolników jedzeniem. Poważnie? Tak, karmisz go papką. Ty żartujesz. Ja sobie ze mną robię, ze mnie robisz. Nie. To jest mniejsze koło bólu i tutaj mam go przyczepić? No przecież. Żartujesz? I jak ja mam tylko... bo ja nie mogę jej przysunąć w żaden sposób. Albo ona już tu... Ona jest tam już chyba. Nie, bo ja trzymam jakoś sznurek? Gdzie ona jest? Już jest w środku. Już się robi. Taki znacznik się zro... Aha, że takie te gwozdyki. Uh-huh. Ten był cały inny. Oj, sorki, mów. Nie, mówię, że tam widziałam pana, którego strzałami do ściany przybili, więc chyba był całkiem niegrzeczny. Chyba był bardzo niegrzeczny. Pozdrawiam Sandy bardzo serdecznie. Młociu, nie gniewasz się za moje skojarzenia z grupy z Yennefer. Przecież Yennefer to fajna laska była, jak ją trochę pooperacyjnowali, więc wiesz. Cały czas liczę, że te operacje też mnie czekają i wszystko będzie okej. Okay. Teraz idę z powrotem do ciebie i po nowego niewolnika, tak? Ja tu szukam właśnie. Dobra. Czegoś godnego uwagi. O, tu jest jakiś pan, który chodzi sam. Ale to jak będzie pan i on będzie tak chodził... O, stygiński tak... tancerz. Młotka tutaj na prawo. Prawo. Na lewo w sensie. To drugie prawo. Na prawo czy na lewo? Dobra, to ja idę, ja cię szukam. No ja tu jestem. Nie. Przed murami. Wyjdź z tych murów. Przed murami. Wyjdź i w prawo teraz. Tu jestem, tu. A tam? Tu, dobra. No. I chodź, bo ja tu mam pana, który... Tancerza na trzecim levelu. Tylko pod kół na niego, żebyś mnie nie okładała, dobra? Aha, dobra, to tak? Ja, i on się wtedy tak lokuje. No pomimo tego, że mam go pod kół, to i tak ciebie okładam. Dobra, on w ogóle, patrz jak on takie salta robi. Dobra, teraz ja, ty mamy. Się... A masz tarczę? Powinnaś sobie tarczę wziąć. Ja nakurwiam Zaksa. Oj, brzydko powiedziałam. Proszę mnie wychrumkać na czacie. To ja bym się zmęczyłam. Dobra, ja się za chwilę zmęczę. Ktoś koło nas stoi. Kto tu przyszedł?
Ero go bluzgią. Ero. Ale ja proponuję, żeby mu ściągnąć spodnie, żeby on z fiflakiem na wierzchu biegał tam koło tego koła, co tam chodzą te niewolniki. O Jezu, jakie pół. Ja tego paska nie widzę, ten pasek nie schodzi. A nie, schodzi, dobra. Schodzi. Sorry. Jest też nie wolno coś. No bo to jest na trzecim levelu. A mamy... Nie mamy jeszcze za mocnej tej. Gdzie by Shift My Cherry Pie na nim robić? Już mu prawie zeszło całe. Ło, skoki dokonuje. No mówię, salto za saltem skubanie. Dobra, i na linkę i do drugiego kółka. A ja chciałam inwentory najpierw ukraść. I te nóżki. No bo ja chciałam, żebym miał fiflaka na wierzchu. Jak to zrobić? Nie da się. Nie da się go z tego wybrać. No to chodź. Udało tak, się. Salto mortale. Undead bot, siemaneczko. Gdzie burza piaskowa? No to muszę szybciej, bo mi tego wywieje. Niewolnika. A tam... Czy ja idę dobrze? Źle idę. Tam jest wejście do nas. Już bym poszła na kotka prosto. Lepiej nie. O, robi się coraz ciemniej. Ale dam radę go zaciągnąć. Na pewno. Zdążysz. Czaty się pytają, czy nie mamy chloroformu. W sumie byłoby tak szybciej. Ale chyba nie mamy. Niby Szymku, ja tu jestem Assassin's Creed i poluję na niewolników. Młotka znalazła swoje powołanie. Tak. Będę miała stado pachołów, ale oni muszą chodzić z fiflakami na wierzchu. O Boże. Mają chodzić z fiflakami, ja tak chcę. Mam buty łowcy relikwii, wiecie? Brzmi dobrze. Mam nadzieję, że nie zahaczy ryjem o żadnych kamieni, bo może być przykro. I co, my tych niewolników biednych będziemy tak zostawiać na zewnątrz w tej burzy piaskowej? Jakie na zewnątrz? No tak, jemu nic nie będzie. To musimy ich karmić, ale jak przychodzi co do czego, to zostawiamy ich w burzy. Tak? Zrodzeni w burzy są. O, nowonarodzeni w burzy. A konie nam się nie zepsują od takiego stania tutaj? Nie wiem, zobaczymy. Ja zabieram swojego konia do środka. Jestem humanitarna. Aneks bardzo mi się podobał. Ja jestem w 100% na plus za nowego wieśka. On nie zmieści mi się koń. Powiedziałam, że na kobieta nigdy. Wiem, bo siedzę przed komputerem za dużo. Wróciła. I chodzi po tym. No bo ja jestem asasynem, ja nie mogę normalnie spać jak ludzie. Ej, przez drzwi wieje. No to zamknij. Zaprzyj drzwi, bo się piasek pcha. Nie mam czym. Dupą. Ha, ha, ha. To ja spróbuję. Nas dwóch by brakło. Nie mogę tańczyć. Może nie jesteś w nastroju. No, już. Czy będziesz ogrywać pozostałe części Tifa? Będę, ale jeszcze nie wiem kiedy. Może przy twoim wyglądzie bardziej od gołych niewolników przydałyby ci się kozy. Zabiłam jedną kozę, nawet się rzuciła na mnie. Ale tylko zabiłam, nie było tam więcej miłości. Sandy. W sumie to powinnam tak do góry nogami spać bardziej. Tak. Ja nie wiem, czy to oswajanie, jakiś lucik wpada, ja nie wiem, czy to oswajanie idzie szybciej. Co my tu mamy? Pewnie od Eru. Mięso. Nie wiem. Wolno idzie strasznie. I no, kolejny. Trzeci poziom, nie? No, no właśnie, trzeci poziom, nie są to. Bo ten już prawie jest zrobiony, nie? Do połowy ma. Połowę ma, no. Pierwszy poziom idzie szybko, no. Dobra, drugi ma ten z drugim. Oswajanie niewolników, jak to brzmi. Idziemy po więcej, czy każdy niewolnik musi mieć swoje własne kółko dla chomika? No, póki co jeszcze tak.
Te duże jest na 8 osób chyba, nie? No. Ale to dopiero później. Wyprawiona skóra jest potrzebna. A to chyba mamy troszkę, bo ja tej skóry tam przyniosłam odrobinę. To co, to ja wracam do miasta zabić kogoś. No to idź, poluj tam na krwinki. Może nie wiem, czy mi się zraspią, jak cię tam nie ma. Zaraz zobaczymy. Jak nie, to możemy iść razem bić. Wszyscy. Może wypadnie jakaś noga i ręka. Exp nam no ja podrośnie. Ja chciałam, wiesz, tak. No to idę z tobą. I jakoś i tak trzeba te punkty nabić. Tylko nie wiem, czy mi się przypadkiem miecz zaraz nie skończy, ale to nic. Lady of the Moon. Jak coś, to mogę załatwić bilet w jedną stronę do Auschwitz? To jest Auschwitz. Oh shit, może. Oh shit, to jest jakiś supermarket niemiecki? Że tam u góry zaczynamy, mówisz? Psz. Kupiłam grę na promocji. Trochę pograłam sama, ale szukam jakiegoś sensownego polskiego serwera. Może ktoś polecić, ale do jakiej gry? Vanilko, czy Venilko. Jeżeli chodzi właśnie o Conan, no to my gramy na prywacie tak troszkę. Jaki on brzydki, ty widzisz? Tak. Jak ten z gry o tron. Ja myślę... Krwawe wesele. Ja myślę, że my mu właśnie wyświadczamy straszną przysługę. Nie? Ale coś nas się zagruje, nam się z dołu. Gdzie będziesz strzelał z łuku? Pozwolił ci kto? Gdzie? W młoteczkę? Patrz, mi w ogóle spartę próbował zrobić, nie? Czekaj, ja go tylko oskuruję z tego. Moment. O. Bo, nie, czekaj, nie wyskoczyło mi. O, teraz. Strzały ma. I trochę kory. To on był taką wiewiórką trochę jakby. Taką jakby. No dobra. Ja go muszę tam pokroić na kawałki, żeby nóżki spadły, tak? No teoretycznie, ale nie wiem czym, więc... Tak, mam ludzkie mięso, skórę i skórę. To nie, bo ty nie chcesz ludzkiego mięska. Nie. Ja jestem wybredna, ja muszę mieć rączki i nóżki. Tylko kończynki. Pieczone, ale nawet nie wiem, gdzie on mi wsadził te ludzkie mięso. Mam tylko skórę z niego. Może na pasku ci się gdzieś z... A, jest. To jest, uwaga, ludzkie mięso. To nie, to nie bierzemy. A, gdzieś mnie tu goni może już. Może nożykiem muszę go skurować, to muszę. Ale to będziesz miała skórę. Ja zajmę się tym drugim. Dobrze. Czy to zwojownik na drugim poziomie, trzeba było go tam, wiesz. Ja mam łucznika na drugim. Nie, to zabieramy trójki, dobra. Jeżeli się da. Dobra. Dobra, ja sobie wezmę tylko ten do... ołtarza. Jaki skubaniec w ogóle wyskakuje do mnie z mieczami. Oj, się zmęczyłam trochę. I kilofem mówicie, że powinno wypaść. No kilofem mi właśnie wypadło ludzkie mięso. Ale dostałam kości też przy okazji. Czekaj, bo dwóch następnych biegnie. Aha. Kamuza teraz, nie? Totem z rączek i nóżek to nie ta gra. Dokładnie. W co nie wierzysz, Ferna? Ała biją. A, kliknęłam sobie Windowsa. Nie. Super. To kliknięcie Windowsa może kosztować mnie życie. A miałam wyłączony przycisk Windowsa. Okaleczenie. O nie, jest dwóch dresiarzy, a jestem bez broni. To uciekaj, wnuczka. Ja zabiję tego i też uciekam. Ale oni przyszli do ciebie, Teo. Tam masz dosyć nieprzyjemnie. Ja tam gadasz. Już mnie tu nie ma. Jak ucieknę, to będzie przykro, bo spadnę i nogi połamie. No ja też spadłam. Ale... A, goni mnie! Już cię nie goni. Zostało mi piksel życia. Czekaj, ci jednak cię goni. Jednak cię goni, więc ja go tu chapnę. O, siema, stary. Widzia tygę. Ja sobie wyciągnę jakąś broń, bo mi się skończyła. A, bo on tu tak solidnie bije. Słuchajcie. Nie będziemy... Ała, puść mnie. A nie możemy mu jego broni zabrać, jeżeli go zabijemy? Nie, bo on nie ma taki. Nie będzie miał w ekwipunku, w sensie.
Vanillat, żeby grać na prywatnym serwerze, trzeba mieć znajomych, a moi znajomi nie kupili tej gry. Wymień znajomych! Nie, gramy na singlu. Gramy na singlu na... Ten, jak on się nazywa ten... pancerz dla mnie. Pamiętasz? Ale który? Ten do nauk. Był akwiliański? To był na celność, nie? No, na to ja mam na celność chyba. Wytrzymałość, premia do celności. To ja mam piktyjski. Nieopodatkowane. Zatęsknisz jeszcze za szkołą. Sandy, co ty mówisz? Jakie bluźnierstwo? Tyle lat chodziłam do szkoły. Na studia. I prawdę mówiąc, nigdy za szkołą nie tęskniłam. Za studiami owszem, ale za szkołą nigdy w życiu. Nigdy przy nigdy bym nie wróciła do szkoły, choćby mieli kroić pić. Ja bym wróciła. Jak to tak, Teo? Ja lubiłam się uczyć. Ale do szkoły czy na studia? Do liceum na przykład bym wróciła. Fajnie było. Nie wiem czy... Czekaj. No. A ten seta był gdzie zdobywaliśmy? Ojej, nie pamiętam. Nie jak zabijemy tego węża? Znaczy tego... Nie, to nie był wąż, kurde. Ten pierwszy dungeon na dole. To był ten, smok taki, ten... Kościany. No. Chyba nie pamiętam, który to jest. Musimy znaleźć to. No, to kończąc moją myśl, na studia bym wróciła, bo też się lubi uczyć. Ale do szkoły nigdy przenigdy, ani do podstawówki, ani do liceum. Ale to podejrzewam, że to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że ja po prostu miałam zrąbane życie w podstawówce i w liceum. Sandy, chomłociu, chodzi mi o to, że nie chce mi się iść do pracy. To nie idź! No, dziś pytanie, dziś odpowiedź. Krótko i na temat, no. Słuchajcie. Nie idź. A nie był ten jak, czekaj, od seta jak się zrobił ołtarz, ten też na celność? Od seta ołtarz? A to nie wiem. To tam nie też wiem. Też później są zbroje, nie? Tylko właśnie, zobaczyć, gdzie mam seta. Ja mogę zrobić najwyżej ten ołtarz taki od tych, od Boga Gromów. Ja mogę sprawdzić ewentualnie, jak włączę panel administratora. Wyposażenie. Nie, yoga też nie. Set. Mitry też nie. Mitry to nie, to było na czas. Hełm kultu seta, nadzwyczajny hełm kultu seta. To nie, to kurde. Ale to też nie było, nie? Zbroja. Zbroja stygijska. Mów. Nie, ja czytam, także możecie pogadać. No, Sandy, bo musisz iść do pracy, bo zbierasz na laptopa przecież. Motywacja. Chciałaś grać w Wiedźmina, musisz kupić nowego laptopa, więc żeby kupić nowego laptopa, musisz iść do pracy. Przykro mi. Nie. Nie ma opcji. Zdaje, że to był za jakiegoś bossa ten. Do celności na pewno jest ta, którą ja mam. To na bank, nie? A tak, poza tym to nie wiem. Ja tą potem i tak będę wymieniać, bo ja bym chciała mieć tą wikingów, ale na razie jej nie mamy. To musisz sobie zrobić, nie? No to tą piktyjską, bo czekaj, bo to moja daje do... Lubię cyce, biedaku, ty mój. Widzę, bo ty do celności potrzebujesz, no. Bo do zręczności, nie do celności. A ty, Ola, masz tego piktyjskiego... Czarownika. Czarownika i on jest do celności? Tak. A ten... piktyjski śmiałek? No to nie wiem, ale... Nie wiem, to trzeba by zobaczyć fajna, na wiki. Tak, jak wilka jakby. No ja wiem, bo ja chciałam tą, ale ona jest średnio ciężka, więc na razie mi się i tak nie przydawała, nie? Czekaj, Conan. No już można zrobić, bo już metalu mamy dużo, więc... No, już tak nie za dużo, no ale zaraz można znowu nazbierać. Hmm.
będzie, to będzie tutaj. Hunter. Szemicka jest do celności. Jaka? Szemit. Czekajcie, co tu jeszcze jest? Do agility musi być, nie, accuracy musi być, tak? No to jest, to są tylko te, aha, dobra, to jest średnia. Accuracy. Lemurian Warrior. Nie, jaka nazwa. To jest średnia. Jaki show. Lemuryjska. Coś takiego. Stygijska. Raidera. To ta była właśnie. To taka trochę jak elficka wygląda. To ona była do celności i to ją miałeś wcześniej. No tak. Tak no. To był Stygijska się nazywa. Średnia. To był stygijskiego jeźdźcy chyba. Młocia? Ja się wyciszyłam na sekundkę, bo opowiadałam na czacie. Aha. Co trzeba? Nie chciałam wam wchodzić w słowo po prostu. I się przez chwilę wyciszyłam. Teraz robię Assassin's Creed w mieście i morduję. Co i widzisz potrzeba ich? Od młotki? Nie słyszałam cię, dlatego się zastanawiałam, czy wiesz, czy cię słychać. A, nie widzę ich. Jak ciebie nie ma w wiosku, to nikogo nie ma w wiosku. Dobrze, to biegnę. Co wy byście ja bez mnie zrobili? Ja się zastanawiam, jakie mam stąd zleść. Jak się złazi? Co? Tak, żeby się tak spuścić. Oj. Chyba nie. Spadłaś. Widziałam cię. No, uczę się schodzić. No, prawie jak z drabinami. Musisz się tak jakby przodem do ściany ustawić i wcisnąć spację, jak będziesz spadać. I wtedy ona się złapie ściany. Bo ja, wiesz, kucam i tak... O, tu zwłoki leżą. Tak, patrz. Ja je pozbierałam, bo miały w środku sztabkę. Tu, o. O, to chodźmy tam do niego. Assassin's Creed. Tylko, że ja mam jakąś kupopałkę, bo ja nawet dobrej broni nie posiadam. Czekaj, to ja mu pierdzielę. I ty? Gotowa? Ach, to, ale to ty go nie zabijesz.